Kiedy było tutaj uwielbienie, tak sobie pomyślałem o tym, że w tym uwielbieniu w zasadzie było wyrażone nauczanie. I uwielbienie Boga, ale też treść Ewangelii. Stąd w zasadzie to było kazanie w tym też uwielbieniu. Moglibyśmy powiedzieć na to amen i to rozważać, co śpiewaliśmy tak naprawdę. Taką miałem refleksję. I też, moi drodzy, wiem o tym, że jako Kościół, tutaj zgromadzony w Kutnie, stanowicie taki Kościół, który jest Kościołem wieloetnicznym. Ponieważ wiem, że ten Kościół stanowią Polacy, stanowią siostry, bracia z Ukrainy, z Mołdawii, tak? Z Mołdawii. Wiem, że bywają tutaj też bracia, nie wiem czy teraz obecnie, z Białorusi. I słyszałem, że byli też tutaj chrześcijanie z Ruandy, z Nepalu, jeszcze jakiś kraj? Nawet no mamy Donę z Chin, tak? Hongkong. Stąd też tak pomyślałem sobie o tym, słysząc o kościele wieloetnicznym, że wy jako kościół wskazujecie na coś bardzo ważnego w kontekście historycznym, ponieważ kościół pierwszego wieku był pierwszą na świecie wspólnotą wieloetniczną. Ponieważ kiedy mówimy o religii i mówiliśmy o różnego rodzaju religiach przed chrześcijaństwem, to były to religie, wspólnoty połączone etnicznie, kulturowo i geograficznie. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię z tym pragnieniem, aby narody poznały prawdziwego Boga, to zrodziła się wspólnota wieloetniczna, którą stanowili Żydzi i bardzo szybko stanowili ją również poganie, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, możemy powiedzieć etnochrześcijanie. Chrześcijanie z różnych grup etnicznych i to jest ten obraz Kościoła, jednocześnie cel, Boże pragnienie, aby ciało Jezusa Chrystusa było zbudowane z wielu grup etnicznych i wy jesteście tego obrazem. Stąd jest to przywilejem dla mnie, że tutaj mogę być w wspólnocie wieloetnicznej. Wspólnocie wieloetnicznej, która stanowi ciało Jezusa Chrystusa. Kochani, wiem, że też jesteście w takim temacie, czy też cyklu nauczań, które dotyczą Kościoła. Ja chciałbym w jakiś sposób w ten cykl się wpasować, wejść i dzisiaj mówić o Kościele, który się pomnaża. Chcę mówić o Kościele się pomnażającym, o Kościele, który rozumie to, że jest wezwany do tego, aby się pomnażał, o Kościele, który przyjmuje to wezwanie do pomnożenia i o Kościele, który to wezwanie do pomnożenia realizuje. Jeden z takich moich osób, których sobie niesamowicie cenię, to jest bohater wiary Dietrich Bonhoeffer. Jeden z niewielu chrześcijan, którzy w czasie nazizmu, mieszkając w Niemczech, przeciwstawił się nazizmowi, przeciwstawił się Hitlerowi i zapłacił za to największą cenę, cenę śmierci, on powiedział takie zdanie, że Kościół wówczas staje się Kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim. Czyli jest to niesamowita radość, przywilej, zaszczyt, że my jako Kościół możemy się razem, wspólnie tutaj zgromadzać, wielbić Boga, Jego wywyższać, słuchać Jego głosu, ale jesteśmy tutaj po to, że kiedy się z tego miejsca rozejdziemy, to jesteśmy wezwani do tego, abyśmy byli Kościołem misyjnym. Abyśmy byli chrześcijanami, którzy rozpoznają innych ludzi, którzy jeżeli nie znają Jezusa Chrystusa, aby oni przez nas mogli Jezusa Chrystusa poznać, o Nim usłyszeć. Dlatego, moi drodzy, chcę mówić dzisiaj na temat misji Kościoła. I chcę mówić o Kościele, który jest Kościołem misyjnym. Chcę mówić na temat tego wielkiego nakazu misyjnego, czy też wielkiego nakazu głoszenia Ewangelii. Jeżeli o tym będziemy dzisiaj mówić, jeżeli tym tematem będzie misja do głoszenia Ewangelii, to chcę rozpocząć od tego, czym w ogóle misja jest. Ja ukułem sobie taką definicję misji, ponieważ wydaje mi się, że bardzo często, kiedy słyszymy to hasło misja, to my jako Kościół trochę idziemy na skróty albo mamy takie cząstkowe zrozumienie misji, ponieważ bardzo często mamy takie wyobrażenie misji w kontekście wyjazdów do dalekich krajów, aby głosić Ewangelię narodom, które jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, narodom niezdobytym dla Jezusa Chrystusa i z tym nam się kojarzy misja, czyli
ludzie, którzy są jakimiś herosami i wyjeżdżają do dalekich Pakistanów, Iraków i tam głoszą Ewangelię. I chcę powiedzieć, że jest to część misji, na pewno jest to misja, ale to nie jest całe pojęcie misji, ponieważ misja jest czymś o wiele, wiele głębszym. Moja definicja misji, misji Kościoła, zawiera się tylko w jednym słowie. Misja to człowiek. A polem misyjnym jest to miejsce, w którym akurat jesteś, w którym się znajdujesz. Stąd też, kiedy razem z moją żoną wyjeżdżamy do Nepalu czy Pakistanu, to te kraje wówczas i mieszkańcy tych krajów wówczas, kiedy tam jesteśmy, są naszym polem misyjnym. Ale kiedy jesteśmy w Polsce, to polem misyjnym jest ten kraj i są Polacy. Kiedy mieszkamy, jesteśmy z Legnicy i tam przebywamy na co dzień, to naszym polem misyjnym jest Legnica i mieszkańcy Legnicy. Ale kiedy jestem dzisiaj tutaj z wami, jestem w Kutnie, to moim polem misyjnym jest to miasto i ci ludzie żyjący w tym mieście. W taki sposób rozumiem misję. Idąc dalej, jeżeli pracujesz, to tam, gdzie pracujesz, to miejsce twojej pracy nie jest tylko miejscem po to, abyś do tej pracy szedł i zarabiał hajs. Bo to jest ważne, ale to nie jest pierwszy cel twojej pracy. Pierwszym celem twojej pracy jest to, że ludzie, z którymi pracujesz, są ci dani przez Boga, aby oni mogli poznać Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa przez ciebie. Twoja praca jest polem misyjnym i twoją misją. Dlatego jeżeli dzisiaj mówimy o misji, to chcę, abyśmy mówili o misji w tym rozumieniu. Kiedy idziesz do sklepu, to nie idziesz tylko, aby zrobić zakupy. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeżeli Chrystus Jezus żyje w tobie, to jesteś wezwany do tego, aby Jego pragnienie było twoim pragnieniem. A Jezus Chrystus przyszedł na ziemię z misją. I tą misją byłeś ty. Misją był człowiek. I dzisiaj Chrystus żyjący w swoim Kościele zaprasza nas do zrozumienia właśnie, że misją jest człowiek. Ja dzisiaj chcę mówić właśnie na ten temat i chcę, abyśmy mówili na ten temat bardzo w praktyczny sposób. Autentyczny i szczery. I moi drodzy, ja osadziłem to nauczanie w takich czterech punktach. Dlaczego, kto, co i jak. I taki sposób będziemy mówić na temat misji. Pierwszy punkt to jest więc dlaczego. Moi drodzy, dlaczego, jeżeli otwieramy tę księgę, to w całej Biblii głównym tematem, jeżeli przyjrzysz się dokładnie, jest misja. Ktoś mógłby powiedzieć, jak to misja jest tematem głównym całej Biblii. W Starym Testamencie mówimy o misji? Tak. Jeżeli czytasz dokładnie Stary Testament, to zauważysz, że naród Izrael był wezwany do tego, aby był objawieniem prawdziwego Boga dla innych narodów. To była misja Izraela. Inna rzecz, w jaki sposób Izrael wywiązał się z tej misji. Kiedy otwieramy Nowy Testament, to widzimy Kościół i Kościół, który jest wezwany właśnie do tej misji, aby zanieść Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa całemu światu. I z tego powodu, moi drodzy, my dzisiaj tutaj jesteśmy. Ponieważ pierwsi chrześcijanie bardzo na poważnie to wzięli i oni byli gotowi zapłacić największą cenę, aby tę misję realizować. Dlatego Paweł Apostoł rozpoczął pierwszą, drugą, trzecią podróż misyjną i w drugiej podróży misyjnej jego zawędrował do Europy. I dzisiaj tutaj się spotykamy, ponieważ ta Ewangelia była tutaj przyniesiona, a potem z pokolenia na pokolenie znajdowali się ludzie, którzy byli gotowi płacić największą cenę, aby tę Ewangelię przekazywać dalej, pomimo tego, że czasami ta cena to były prześladowania i śmierć. I my dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ ktoś w historii tę Ewangelię przekazywał i był gotowy płacić za to cenę. I my dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy kontynuowali to dzieło. Dlatego, moi drodzy, jeżeli jesteś częścią Kościoła Jezusa Chrystusa, przyjąłeś Ewangelię, znasz Jezusa, to jesteś też osobą wezwaną do tego, aby opowiedzieć o Jezusie innym ludziom. Dlatego to, o czym dzisiaj mówimy, to od razu chcę wyjaśnić na początek, abyśmy wszyscy dobrze to zrozumieli. To słowo nie jest do części z nas. To słowo nie jest do tych, którzy mają obdarowanie ewangelisty. To słowo, które mówię, jest do każdego z nas, jest do całego Kościoła. Cały Kościół jest wezwany do tego, aby głosił Ewangelię.
Owszem, jedni będą wezwani do tego, aby głosić tą Ewangelię do wielu, może do, na stadionach, konferencjach, ale każdy z nas jest wezwany do głoszenia Ewangelii drugiemu człowiekowi, którego spotykasz na co dzień. I o tym, moi drodzy, dzisiaj mówimy. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii? Dlaczego w zasadzie, kiedy człowiek się nawraca, to automatycznie on przyjmuje dar zbawienia, ale również przyjmuje odpowiedzialność, czy to wezwanie do tego, aby w tym momencie jednocześnie był osobą, która niesie Ewangelię dalej. Dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne? Chciałbym, moi drodzy, wskazać na dwie rzeczy. Pierwsza to jest, kiedy cofniemy się do samego początku Biblii. Do czasu, kiedy Pan Bóg stwarzał i stworzył człowieka, to czytamy o takim wewnętrznym dialogu Boga. Oczywiście znamy te słowa, bardzo znana historia, można powiedzieć szkółkowa, znamy ją od szkółek, że kiedy Bóg stwarzał człowieka i był ten wewnętrzny dialog między Ojcem, Synem i Duchem, to Bóg powiedział: stwórzmy człowieka na swoje podobieństwo. I kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, czytamy, że skierował do nich pierwszy nakaz. I ten pierwszy nakaz brzmi: bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Czyli to, co widzimy w historii stworzenia, że Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo i On zapragnął, aby ziemia, to był Jego zamysł, Boży zamysł, Jego pragnienie, aby ziemia zapełniła się ludźmi na Jego podobieństwo. Moi drodzy, czyli Bożym pragnieniem, zamysłem jest pomnożenie, rozmnożenie. I ten zamysł, i to pragnienie widzimy już u samego początku stworzenia człowieka. Bóg pragnął, aby ziemia była pełna ludzi do Niego podobnych. I to jest bardzo ciekawe, na co chciałbym zwrócić uwagę, że kiedy taki rodzaj człowieka się pomnaża, to Bóg w ten sposób jest uwielbiony. W Księdze Izajasza, w 26 rozdziale, 15 wersecie, czytamy, że Bóg jest uwielbiony właśnie w tym, to znaczy w pomnożeniu. On okrywa się chwałą przez pomnożenie. Jeżeli macie słowo, otwórzcie. Ja przeczytam ten fragment z przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wydaje mi się, że tam jest oddane to tak głęboko. I czytamy tam w tym fragmencie tak. Izajasz 26:15. Rozmnożyłeś naród, Jahwe, rozmnożyłeś naród, zostałeś uwielbiony. Poszerzyłeś wszystkie krańce ziemi. Czyli Bóg jest uwielbiony przez pomnożenie. Czyli to, co widzimy, że Bóg coś stwarza, czy stwarza naród, ale w tym kontekście, o którym my mówimy, stworzył człowieka, o którym powiedział, że stworzył go na swoje podobieństwo, i kiedy stworzył człowieka, to o człowieku powiedział, że to, co stworzył, jest bardzo dobre. O innych rzeczach mówił, że są dobre. O człowieku powiedział, że są bardzo dobre, i on zapragnął, aby taki człowiek stworzony na jego podobieństwo się rozmnożył i cała ziemia zaludniła się takim rodzajem ludzi. I w tym Bóg odbiera sobie chwałę. I w tym Bóg odbiera sobie uwielbienie. I mówię o tym dlatego, ponieważ to samo pragnienie pomnożenia widzimy w słowach Jezusa, które nazywamy wielkim posłannictwem misyjnym. Ponieważ kiedy Jezus zwyciężył śmierć i zmartwychwstał, to powiedział do uczniów słowa, które bardzo dobrze znamy, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj je przeczytali właśnie w tym kontekście, pomnożenia i rozmnożenia, wezwania do pomnożenia. Mianowicie czytamy Mateusz 28, Jezus mówi: idźcie. Powiedział to do apostołów, mówi to do nas. Idźcie. Czy też tak naprawdę tam jest użyte takie greckie słowo, które nie mówi idźcie, ale mówi idący, będący w drodze. To znaczy, że Jezus nigdy nie zakładał, że Kościół nie będzie szedł, ale że już idzie. Jezus mówi idący, będący w drodze. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Inaczej mówiąc, Jezus mówi: idący, idźcie i rozmnażajcie.
pomnażajcie. Pomnażajcie mój Kościół. Pomnażajcie moich uczniów. Chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczając ich mojego słowa. Czyli to jest, moi drodzy, to samo Boże pragnienie pomnożenia, rozmnożenia z ogrodu Eden, które Jezus wyraża w słowach wielkiego posłannictwa, pragnienie pomnożenia ludzi do Niego podobnych. Ludzi, którzy narodzą się na nowo, nie z ciała, ale z Bożego Ducha, z samego Boga. I w ten sposób będą do Niego podobni. Dlatego, moi drodzy, Bóg pragnie pomnożenia. Dlatego chcę powiedzieć, że kiedy dochodzi do tego pomnożenia, kiedy dochodzi do pomnożenia ludzi, którzy jednają się z Bogiem przez głoszoną Ewangelię, przez Kościół, to wtedy Bóg jest uwielbiony. Kiedy tutaj te krzesła będą się zapełniać nowymi ludźmi, którzy rozpoznali w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela, Bóg będzie uwielbiony. Kiedy w Tobie wzrośnie, pomnoży się ten głód, to pragnienie, aby przez Ciebie wypływała Ewangelia, abyś był człowiekiem posłusznym Bogu, chcącym Jemu służyć z radością, kiedy dzisiaj coś wydarzy się podczas tego nabożeństwa, że w Tobie wzrośnie ten głód i Ty będziesz tą osobą głoszącą Ewangelię, Bóg będzie wtedy uwielbiony. Moi drodzy, to jest szersza perspektywa na uwielbienie. Uwielbienie to nie jest tylko to, że bierzemy gitarę, perkusję, piano i stajemy jako Kościół i wielbimy Boga. Skrótowo nazywamy to uwielbieniem i jest to uwielbieniem, ale uwielbienie jest czymś o wiele więcej. Uwielbienie jest to, jest tym, kiedy Boże pragnienia, o których On mówi w Słowie, które Ty czytasz, słyszysz, może tutaj, z tego miejsca, Ty je przyjmujesz. Przyjmujesz je jako swoje i na nie odpowiadasz. I kiedy Jego Słowo Ciebie pochłania i staje się Twoimi pragnieniami, Bóg jest wtedy uwielbiony. Moi drodzy, uwielbienie jest czymś o wiele więcej niż tylko śpiewanie Panu Bogu pieśni. I chcę zwrócić uwagę, że my nauczyliśmy się te słowa Jezusa: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czytać w kontekście chrztu osób, które się nawracają. Bo zazwyczaj te słowa są cytowane podczas właśnie chrztu. Kiedy chrzcimy, Kościół nam się pomnaża, chrzcimy jedną, może pięć, może dziesięć, może piętnaście, może dwadzieścia. Niech by było jak najwięcej osób. I wtedy zazwyczaj cytujemy tą formułę, chociaż czasami już widzę, że w Kościele już dochodzi do dyskusji, czy ta, czy inna. Tu nie o formułę chodzi. Chodzi o chrzest, chodzi o oddanie życia swojego Jezusowi Chrystusowi. Natomiast ja chcę powiedzieć, że te słowa, które my odnosimy do chrztu pojedynczych ludzi. Idźcie i czyńcie uczniami, chrząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus te słowa nie odnosi do pojedynczych ludzi, ale odnosi do narodów. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Bo Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniami nie ludzi, ale narody. Chrząc nie ludzi, ale narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mam pytanie, jak można uczynić uczniem naród? Zastanawiałeś się kiedyś? Jak można ochrzcić naród, cały naród? Jak można ochrzcić w Duchu Świętym cały nasz kraj, całą naszą Polskę? Wiecie, o tym mówi Jezus Chrystus. Ja trochę spędziłem czasu w Iraku i mogą nam się te słowa wydawać no na pewno szerokie i na to chcę zwrócić uwagę na pewno teraz. To znaczy, w tych słowach Jezus pokazuje nam swoją perspektywę, która jest zawsze większa niż nasza. Bo my mamy perspektywę, aby nam się zbór powiększył, abyśmy mieli więcej ludzi w Kościele. I zazwyczaj na tym się zatrzymujemy. Ewentualnie marzyciele i bardziej ludzie, którzy biorą Słowo Boże głębiej, myślą, żeby nam się miasto nawróciło. Owszem, czasami modlimy się o przebudzenie naszego kraju, a Bóg mówi o przebudzeniu narodów i o narodach, które rozpoznają w Nim swojego Pana i Zbawiciela. Bóg mówi o wszystkich narodach, kiedy my mówimy o cząstce narodów. Jego perspektywa jest większa, szersza i On zaprasza nas do tej perspektywy, abyśmy ją przyjęli i to jest zaproszenie do misji. I
Niektóre wasze twarze są niewyraziste, bo myślicie sobie, co za gość, jakie narody. Jak ja nie widziałem być może od lat, żeby ktokolwiek się nawrócił. Być może tak myślisz, to jest swoje doświadczenie. Ja chcę powiedzieć, że spędziłem rok w Iraku. W Iraku spotkałem Asyryjczyków, taką grupę etniczną, która może wam się kojarzyć ze Starego Testamentu. Bardzo brutalny niegdyś lud, mordujący wielkie imperium, które według Bożych proroctw miało zaniknąć, zniknąć, być wymazane i nie ma tego imperium, wielkiego imperium asyryjskiego, ale Asyryjczycy dalej są i były proroctwa i są zapisane w Biblii, że Asyryjczycy zwrócą się do Boga i uznają Boga jako swojego Boga. I kiedy Ewangelia w Jerozolimie, chrześcijanie w Jerozolimie zaczęli być prześladowani i Ewangelia z Jerozolimy wyszła w cztery krańce świata i na przełomie pierwszego i drugiego wieku chrześcijanie przybyli do Mezopotamii, gdzie żyli Asyryjczycy. To na przełomie pierwszego i drugiego wieku Asyryjczycy jako naród, jako cały naród przyjęli Ewangelię. Czyli stali się jako naród uczniami. Jako naród zostali ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I niegdyś naród, który mordował, naród bestialski, nieznający Boga. Dzisiaj Asyryjczycy, wszyscy Asyryjczycy w Iraku są chrześcijanie. Kiedybyśmy się przyjrzeli historii Korei Południowej, niegdyś ateistyczny kraj, nieznający Boga. Dzisiaj najwięcej misjonarzy, jedne z największych kościołów, to kościoły z Korei Południowej. Ja chcę powiedzieć, że Bóg nie myli się w swoim słowie. Ale zaprasza nas do tego, abyśmy myśleli szerszą perspektywą. I zaprasza nas do tego, abyśmy byli gotowi powstać i potraktować Jego Słowo na poważnie. I to Słowo, o którym On mówi, abyśmy to Słowo wykonali. To jest Jego zaproszenie do misji. I chcę powiedzieć, że zaproszeni są wszyscy. Zaproszeni jest cały Kościół, bo to, o czym teraz mówimy, nie wykona część Kościoła. Nie wykona 5, 10, 15, 20, 100, milion osób. To musi wykonać cały Kościół. Wszyscy są do tego wezwani, bo jesteśmy wezwani do zaniesienia Ewangelii wszystkim narodom. I to jest, moi drodzy, pierwsza rzecz, dlaczego. Dlaczego jesteśmy wezwani do misji? To jest to w tym wezwaniu do misji jest ukryte to Boże pragnienie, pragnienie rozmnożenia, pomnożenia ludzi podobnych do Boga. To było już wyrażone w Edenie. Jezus Chrystus to Boże pragnienie wyraził w tym wielkim nakazie misyjnym, nakazie pójścia i ogłoszenia ludziom Ewangelii. Ale jest jeszcze drugi powód, na którym chciałbym zwrócić uwagę. I ten powód, moi drodzy, to jest powód, który ma na imię, czy nazywa się grzech. Ponieważ to grzech rozwalił podobieństwo, nasze podobieństwo do Boga. I grzech nie tylko oddalił nas, oddzielił nas od Boga, ale, moi drodzy, grzech sprawił jeszcze jedną rzecz, o której nie zawsze mówimy. Ponieważ grzech sprawił to, że my, którzy wydaliśmy grzech, my wystąpiliśmy nie tylko z grzechem wobec innych ludzi, ale wystąpiliśmy również przeciwko Bogu, stając się Jego nieprzyjaciółmi i stając się Jego wrogami. To jest nauczanie Biblii. Paweł Apostoł, list do Rzymian, list do Kolosan, on mówi wyraźnie, że z powodu grzechu staliśmy się bezsilni i staliśmy się nieprzyjaciółmi i wrogami Bożymi. I to jest ta waga, ten ciężar grzechu, że kiedy grzeszymy, to nie grzeszymy tylko raniąc siebie nawzajem, ale występujemy przeciwko Niemu. Mówimy: Boże, jesteś wrogiem naszym. I to jest problem. I to jest, moi drodzy, też to, co stanowi o tym, że Biblia mówi o Bożym gniewie, czyli o sprawiedliwym wyroku, którego nie da się po prostu od tak uchylić. Ale też to jest powód, że Bóg w swojej miłości posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który jest jedynym lekarstwem. To znaczy na krzyżu, na którym zawisł Jezus, gdzie przelał swoją krew, to właśnie w tej krwi jest rozwiązanie największego problemu ludzkości, to jest problemu grzechu. Ponieważ Słowo Boże, Jan Apostoł, umiłowany uczeń,
Pana mówi, że krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Czyli to jest jedyny środek oczyszczający nas z grzechów, to jest krew Jezusa Chrystusa, którą On przelał na Golgocie. I teraz to, co chcę powiedzieć, to co to ma wspólnego z misją? A to ma. Ponieważ wyobraźmy sobie taki obraz, myślę, że łatwo jest nam go dzisiaj sobie wyobrazić w dobie pandemii, w dobie panoszącego się wirusa, który mutuje i ma różnego rodzaju mutacje i świat o tym mówi i no nie trudno jest się o tym w jakiś sposób nie wiedzieć. I teraz wyobraźmy sobie, że nie mamy wirusa takiego, jakiego mamy teraz, ale mamy wirusa o wiele groźniejszego. Wirusa o wiele bardziej niebezpiecznego, który zaraża ludzi i ludzie masowo umierają. Masowo umierają. Bardzo szybko. I wyobraź sobie, że jest taki paraliż na tym świecie. Jest taki wirus, o wiele groźniejszy niż COVID-19, który zabija. I wyobraź sobie, że ten wirus dopadł ciebie. I wyobraź sobie, że pozostało ci kilka dni tylko życia. I wyobraź sobie, że jednak spotkałeś kogoś, wielkiego uczonego, który przybył do ciebie, poznałeś go z lekiem na tego wirusa. I ty ten lek zażywasz, dostajesz go za darmo. I kiedy go zażywasz, to ten lek sprawia, że natychmiast skutki tego wirusa znikają i jesteś osobą uzdrowioną. I żyjesz. I wiesz, że z powodu tego leku żyjesz. I teraz wyobraź sobie, że wiesz, że twoja rodzina, twoi bliscy, przyjaciele, ludzie, z którymi pracujesz, sąsiedzi, ludzie, których znasz, oni są zagrożeni tym wirusem albo już mają tego wirusa, może tak powinienem powiedzieć. I im pozostało parę dni życia. I czy możesz sobie wyobrazić, że kiedy masz dostęp do tego leku, że o tym leku im nie opowiesz i więcej, że tego leku im nie przyniesiesz? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że moglibyśmy w taki sposób się zachować? No nie. No, machacie mi tutaj głową, że nie, bo to jest trudne do wyobrażenia, ale ja chcę powiedzieć, że kiedy Kościół lekceważy to wezwanie do głoszenia Ewangelii, to właśnie w taki sposób się zachowuje. Że mamy lek, którym jest Jezus Chrystus i przelana na krzyżu Jego krew, która jest w nas i stanowi, że jesteśmy zdrowi, uzdrowieni. Nie ma nas grzechu, ponieważ On umarł za nasz grzech i wziął nasz grzech na siebie. I w Nim jest ratunek dla każdego, nie tylko dla nas, ale też dla innych ludzi. I teraz jesteśmy wezwani do tego, aby ten lek zanieść innym ludziom. Abyśmy jako Kościół wyzwolili się z obojętności, z lenistwa, i jakkolwiek inaczej byśmy mogli to nazwać. Dlatego, moi drodzy, ponieważ ludzie bez tego leku, ludzie bez Jezusa Chrystusa giną. I to, co mówię, jest radykalne, ale tak radykalne jest nauczanie Słowa Bożego, tak radykalna jest diagnoza Boga naszej kondycji, stanu człowieka. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, że Bóg nie chce, aby ludzie umierali. Ponieważ Bóg, czytamy, pragnie. To jest niesamowite, ale Biblia, Słowo Boże oznajmia nam Boże pragnienia. Bóg pragnie. On pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusz 2,4, możesz sprawdzić. I to jest to wezwanie, że nie tylko Bóg pragnie, ale jeżeli Bóg pragnie i On żyje w nas i my interesujemy się na serio z relacją z Bogiem, to jednocześnie Bóg pragnie, abyśmy również pragnęli. Tak jak On pragnie, aby Jego Kościół pragnął i aby Jego Kościół realizował to Boże pragnienie, niosąc Ewangelię innym ludziom. I moi drodzy, pozwólcie, że opowiem wam. Od czasu do czasu Pan Bóg maluje przede mną takie obrazy, pokazując mi, jak On pragnie. Takie plastyczne obrazy, które mi pokazują to, że Jego pragnienie sprawia, że jeżeli ja też pragnę, że On daje takie możliwości, otwiera takie drzwi i stwarza takie preteksty do głoszenia Ewangelii, że to onieśmiela. Jak wspomniałem, byłem w Iraku i spędziłem tam rok, pracując w obozach dla uchodźców po okresie ISIS i będąc w rok w Iraku, miałem możliwość
bycia również w Iranie, w Omanie, czy też w Turcji i chcę powiedzieć o mojej podróży do Iranu. Ponieważ będąc w Iraku, kupiłem bilet lotniczy do Iranu. I miesiąc przed moim wylotem, kiedy przeglądałem sobie paszport, zobaczyłem w paszporcie, że mam w paszporcie przybitą pieczątkę państwa Izrael. Już wyjaśniam, o co chodzi. Pierwsza rzecz, to tutaj w kwestii wyjaśnienia, musicie wiedzieć, że Iran obok Arabii Saudyjskiej to są takie dwa kraje top, państwa top, które nienawidzą Izraela. To znaczy, mamy czasami takie narodowe marzenia, narodowe pragnienia, jeżeli mówimy o pragnieniach, to takimi narodowymi pragnieniami Arabii Saudyjskiej i Iranu to jest wymazać Izrael z mapy świata. Oni, ci ludzie mieszkający w tych krajach mają niejako w kodzie genetycznym nienawiść do Żydów. Jakby to widziałem bardzo w różnych rozmowach, nie mam czasu o tym teraz mówić, bo byłoby tu dłużej to słowo trwało. I druga rzecz jest taka, że dzisiaj jak polecisz do Izraela i dostaniesz wizę, to dostaniesz wizę na takim świstku. Ale jak ja byłem parę lat temu w Izraelu, to jeszcze wiza była przybijana jako pieczątka do paszportu. Stąd też miałem tą wizę państwa Izrael w swoim paszporcie. I wiedząc o Iranie, który delikatnie mówiąc nie przepada za Izraelem, wygooglowałem, czy mam możliwość wlecieć w ogóle do Iranu z taką sytuacją, pieczątką państwa Izrael w paszporcie. 10 na 10 przypadków, które znalazłem, każda osoba napisała, niestety byliśmy zawróceni, nie wjechaliśmy. To jest ten rodzaj napięcia. Moi znajomi, również chrześcijanie, odradzali mi, Radek, nie wlecisz, weź sobie odpuść, stracisz trochę pieniędzy, weź sobie kup bilet do Kapadocji, mi powiedzieli. Ale zacząłem się modlić. I w tej modlitwie mówię, Panie Boże, jeżeli... Bo Ty wiesz, ja nie kupiłem tego biletu do Iranu, ponieważ powiedziałem sobie w taki hojracki sposób, co, kto zatrzyma Radka Siewniaka. Nie było w tym zakupie biletu tej postawy, była nieświadomość. I teraz już jestem tego świadomy i chcę powiedzieć, że jeżeli Ty chcesz, abym tam wleciał, to nie ma takiej siły, ani takiej władzy, ani takiego strażnika na lotnisku, który będzie w stanie powiedzieć stop Twojemu pragnieniu. Stąd też lecę, zobaczymy, co się wydarzy. No i co się wydarzyło? Ja jestem osobą bardzo relacyjno-kontaktową i na lotnisku w Stambule, bo leciałem do Teheranu, czyli do stolicy Iranu przez Turcję, przez stolicę Turcji, Stambuł, czekając na wejście na pokład, obok mnie stał Irańczyk. No i zacząłem z nim rozmowę. Od słowa do słowa, w którymś momencie mówię do niego, słuchaj, mam taką sytuację, co myślisz, ponieważ lecę do Twojego kraju, a mówiąc delikatnie, Twój kraj nie przypada za Izraelem, a mam taką sytuację, że mam pieczątkę państwa Izrael w swoim paszporcie. Jak myślisz, wlecę czy nie wlecę? I on do mnie, no faktycznie nie przypadamy za Izraelem, ale tak się składa, że jestem dyplomatą. I wracam z podróży służbowej i mam przyjaciół również na lotnisku. Dasz mi ten paszport, pójdę tu i tu i wlecisz. I tak też zrobił. Wylądowaliśmy w Teheranie, wziął mój paszport, poszedł do jednego biura, do drugiego biura i summa summarum, oczywiście przez 5 godzin byłem na lotnisku, już nikogo nie było, byłem przepytywany, nie była to rozmowa miła i przyjemna, ale ostatecznie wjechałem do Iranu. I tydzień później, będąc w Iranie, będąc w dawnej stolicy Iranu w Isfahanie, idąc pewną taką starą uliczką, nie wiedząc o tym, Słowo Boże mówi o prowadzeniu Duchem Świętym. Myślę o tym, że czasami jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym, że mamy tego świadomość, a czasami jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym, że nie mamy tej świadomości tego, że On nas prowadzi. I to jest niesamowite. I to było właśnie to nieświadome prowadzenie Duchem Świętym. Idąc pewną uliczką Isfahanu, zatrzymałem się przed witryną pewnego sklepu z ubraniami i tam była na wystawie taka koszula flanelowa, zwykła, moja żona mówi, żebym jej nigdy nie zakładał, ale mi się spodobała. Za parę groszy, ale koszula taka bardziej na zimę, taka ciepła, w Iranie duże temperatury. No nie wiem dlaczego dzisiaj, jak o tym opowiadam, zatrzymałem się, aby tą koszulę kupić, ale ją kupiłem. Wszedłem do tego sklepu, przymierzyłem, kupuję i teraz przede mną sprzedawca. Ze swoją żoną, z dwójką swoich synów i jeszcze swoim przyjacielem, który był w sklepie.
I kiedy kupuje tą koszulę ten sprzedawca w Iranie, który nienawidzi Żydów, patrzy na mnie i mówi: What do you think about Israel? Czyli, a co ty myślisz na temat Izraela? Nie? Zaskoczenie. Ja mówię, ja kocham Izrael, ponieważ pewien Żyd ocalił moje życie. I w tym momencie na jego twarzy pojawiły się łzy. I on mówi, naprawdę? Ja mówię, naprawdę. A on mówi, bo my jesteśmy Żydami. I on mówi, kim jest ten Żyd, który ocalił ci życie? Ja mówię, Jeszua z Nazaretu. Mesjasz żydowski, który przyszedł, aby zbawić Izrael i zbawić nas. Okazało się, że w Isfahanie mieszka 2000 Żydów, mając 20 synagog. Ta grupa Żydów, która w 1954 roku z Iraku i z Iranu nie powróciła do Izraela, kiedy Izrael powstawał w 1948 roku, ponieważ mieli swoje interesy i część Żydów została na tych terenach nieprzyjaznych. W jakiś sposób teraz tam żyjąc, nie jest im łatwo, ale żyją i mieszkają tam. I zabrali mnie do tej synagogi. I w tej synagodze mogłem opowiadać im o Jeszui z Nazaretu, który przyszedł dla zbawienia Żydów. I powiem wam, opowiadam wam o tym, ponieważ ta historia jest niezwykła, niesamowita, ale ona mi pokazuje jedno. Bóg, ja w to wierzę, pragnął zbawienia tych ludzi, dlatego pojechałem do Iranu, dlatego nie było takiej władzy, ani takiego strażnika, który by powiedział, nie masz wjazdu do tego kraju. Wjechałem do tego kraju, wierzę, że dla tych ludzi. I mówię o tym dlatego, ponieważ kiedy Bóg pragnie i kiedy to pragnienie zostanie wzbudzone w Jego Kościele, to nie tylko my będziemy mieć możliwości do głoszenia Ewangelii, ale my będziemy rozpoznawać te możliwości. My będziemy szukać tych możliwości, my będziemy chcieć tworzyć preteksty i będziemy widzieć, że Bóg z tym z nami współpracuje, albo inaczej powinienem powiedzieć, my współpracujemy z Bogiem, do tej współpracy On nas zaprasza. Dlatego, moi drodzy, to jest ten pierwszy powód, dlaczego Bóg pragnie pomnożenia i rozmnożenia ludzi do Niego podobnych. To było pragnienie już wyrażone w Edenie. Grzech wszystko popsuł. Dlatego na ziemię przyszedł Jezus Chrystus, aby sprawę grzechu rozwiązać. I dzisiaj jesteśmy wezwani, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest ten powód. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale mówi, dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Jak jednak mają wzywać, skoro w Niego nie uwierzyli, a jak uwierzyć, skoro Go nie słyszeli? Jak usłyszeć bez kogoś, kto głosi? A więc to jest ten drugi punkt. Kto? Powiedzieliśmy dlaczego, teraz powiedzmy kto. Kto ma to zrobić? Kto ma być tym, kto głosi? O kim tutaj mówi Paweł Apostoł? To już powiedzieliśmy. Tym, kto głosi, to jest Kościół, to jest cały Kościół, to jest Kościół wszystkich pokoleń. Od pierwszego wieku, dzisiaj jesteśmy w XXI wieku. I w XXI wieku jest wezwany do kontynuacji głoszenia Ewangelii cały Kościół XXI wieku, tutaj zachodu, wschodu i gdziekolwiek Kościół się znajduje. I moi drodzy, ja chcę też zaznaczyć, że ten wielki nakaz misyjny, może powinniśmy mówić troszkę o nim inaczej, chociaż jest to nakaz, ale może nam się nakaz kojarzyć z czymś takim, no ktoś nam nakazuje. Popatrz na ten wielki nakaz misyjny jako na wielki przywilej misyjny. Albo jako wielki zaszczyt misyjny, ponieważ Bóg daje nam zaszczyt, przywilej i radość opowiadania o Nim, o wielkim Stworzycielu nieba i ziemi, o Bogu Wszechświata, którego możemy nazwać naszym Ojcem, a On nazywa nas swoimi dziećmi. To jest przywilej. Więcej, my możemy mieć przywilej, radość, zaszczyt uczestniczenia w radości całego nieba, ponieważ Jezus Chrystus mówi, że powiadam wam, radość powstaje u aniołów bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Wow! Czyli kiedy się nawracałeś, był ten moment, wczoraj mi Donna opowiadała, jak wyszła z buddyzmu,
Jak się nawróciła, jak opowiadano jej o Jezusie Chrystusie i rozpoznała w Nim swojego Zbawiciela i swojego Pana, to nad jej życiem w niebie była radość całego nieba, radość aniołów z tego powodu, bo Dona została zbawiona. Ale moi drodzy, to nie jest tylko radość aniołów. W Księdze Sofoniasza czytamy, taka księga, do której się rzadko zagląda, bo to księga, która wydaje się mówi o gniewie i o sądzie Bożym tylko, a jest to, uwaga, księga, i zapraszam tak ją przeczytać, księga chrystocentryczna i w tej księdze w 4 rozdziale jest przedstawiony Bóg, który się raduje i cieszy, kiedy człowiek się nawraca. Czyli radość w niebie jest również w Bogu, kiedy ludzie się nawracają i ta radość była, kiedy ty się nawracałaś. Dlatego, moi drodzy, mówimy, że w niebie jest radość, kiedy człowiek się nawraca, ale jak jest radość, to w niebie jest smutek, kiedy człowiek ginie, umiera bez Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, panuje taka obiegowa opinia polskiego Kościoła, że ludzie nie chcą się nawracać. Nie wiem, czy słyszeliście. Ja bywam trochę w miejscach i czasami w kuluarach ludzie rozmawiają, że żyjemy w tak trudnych czasach, że dzisiaj to ludzie nie chcą się nawracać. Ja chcę powiedzieć, że ta obiegowa opinia polskiego Kościoła jest wielką herezją. I chcę nazwać to herezją, ponieważ... Dlaczego jest to herezja? Ponieważ opinia Jezusa Chrystusa jest inna. Ponieważ Jezus Chrystus mówi, że żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało do zebrania tego żniwa. Czyli zauważcie, dlaczego nazwałem to herezję, kiedy stwarza się w nas ten rodzaj ekspresji, którą wyrażamy zdaniem, ludzie nie chcą się nawracać? Ponieważ kiedy mówisz, że ludzie nie chcą się nawracać i to głosisz w kościele albo w rozmowach z innymi ludźmi, to jednocześnie głosisz, że żniwo jest małe, bo ludzie nie chcą się nawracać. Kiedy Jezus Chrystus mówi, że żniwo jest wielkie. Ja mam pytanie, kto ma rację? Ty? My? Czy Jezus Chrystus, który mówi, że żniwo jest wielkie? Moi drodzy, my musimy uczyć się słuchać Słowa Bożego i za tym Słowem iść. Jak wielkie jest to żniwo? Kiedy przyjrzysz się historii starotestamentalnej i zobaczysz na Jonasza, który za bardzo nie chciał iść głosić Słowa Bożego do Niniwy. I wiecie, znacie tą historię. Bóg musiał użyć pewnych sposobów, aby go do Niniwy posłać. Swoją drogą to byli Asyryjczycy. I kiedy Jonasz poszedł do Niniwy, to tam widzimy, jakie to było wielkie żniwo. To wielkie żniwo oznaczało cała Niniwa. 120 tysięcy ludzi się upamiętało. I przyszło do Boga. To jest wielkie żniwo. Jakim jest to wielkie żniwo w kontekście Nowego Testamentu? Kiedy Kościół w pierwszym wieku zaczął głosić Ewangelię i Ewangelia się rozniosła na 4 strony świata, to z tego powodu my dzisiaj tutaj jesteśmy. I mówimy o wielkim chrześcijaństwie, o ludziach rozproszonych na całej ziemi. I kiedy jestem w Pakistanie i jestem razem z moją żoną czasami w najbardziej niebezpiecznych regionach Pakistanu, to widzę również Kościół w tych regionach się pomnażający i rozmnażający, ponieważ to jest moc Ewangelii. I to jest moc, o której mówi Jezus Chrystus. I to jest to żniwo, o którym mówi Jezus Chrystus. Dlatego, moi drodzy, kiedy my mówimy, że ludzie nie chcą się nawracać, to być może nieświadomie, ale tak naprawdę wykraczamy przeciwko Bożemu Słowu, ponieważ Jezus Chrystus mówi coś całkowicie inaczej. Moi drodzy, Jezus nie mówi o żniwie małym, ale Jezus mówi o czymś innym, co jest mało. Jezus mówi, że mało jest robotników. Mało jest żniwiarzy, mało jest w Kościele nas, którzy weźmiemy na poważnie słowa Jezusa Chrystusa, abyśmy byli tymi, którzy wyjdą i to żniwo zbiorą. Moi drodzy, ja mieszkam całe życie na terenach wiejskich. Ja bardzo lubię, w ogóle uwielbiam, jak przychodzi żniwo, jak wyjeżdżają kombajny na żniwo, jak całe rodziny zbierają to żniwo, są zaangażowane na tych wioskach. To jest wspaniały widok, ja lubię temu się przyglądać, robić temu zdjęcia i nigdy nie widziałem, nie spotkałem się z takim przypadkiem, kiedy jest żniwo i cała rodzina albo żniwiarz nie wychodzi na to żniwo, aby to żniwo zebrać. Jedynym takim przypadkiem jest Kościół.
gdzie Jezus Chrystus mówi żniwo do zebrania, a Kościół jest w powijakach i nie zbiera tego żniwa. My jesteśmy żniwiarzami, którzy gdzieś mamy problem z tym, aby się pobudzić i zebrać to żniwo. Dlatego Jezus Chrystus mówi, proście Pana żniwa, aby, co zrobił? Aby wyprawił robotników żniwiarzy na żniwo. I teraz, moi drodzy, tutaj pewna uwaga. Tłumacze Biblii są bardzo dyplomatyczni. Bardzo nieraz bojący się przetłumaczyć Biblię tak, jak powinno się przetłumaczyć, to znaczy nieraz użyć tych słów, których używają apostołowie, czy używa Jezus Chrystus. Ponieważ tamto słowo wyprawić, no to jest takie ładne słowo, prosi Pana żniwa, aby, czyli Jezusa, aby nas wyprawił na żniwo, pójść na żniwo, Kościele. Tam jest inne słowo użyte. Tam jest użyte greckie słowo egballo, które jest zawsze w Ewangeliach używane w kontekście tego, kiedy Jezus Chrystus wypędzał z opętanych ludzi demony. I kiedy Jezus wypędzał demony, to wtedy ewangeliści mówią, czy zapisują egballo. Czyli Jezus wypędzał, wyganiał złe duchy z opętanych. I teraz to samo słowo egballo jest użyte w tym kontekście. Proście Pana żniwa, aby was wygnał, wypędził na żniwo. Inaczej mówiąc, możemy powiedzieć, proście Pana żniwa, aby was wykopał na żniwo. Jeżeli chcecie tytułu tego nauczania, to możemy nazwać to nauczanie dlaczego, kto, co, jak, czyli o modlitwie, Panie, kopnij mnie. O tym dzisiaj mówimy. Bardzo poważnie. Abyśmy, moi drodzy, wiem, że może to jest zabawne, Panie, kopnij mnie, i się uśmiechamy, ale potrzebujemy tego kopniaka. Przyjąć tego kopniaka, zawołać o ten kopniak, nastawić się na tego kopniaka i pójść. I być żniwiarzem. Robotnikiem, który zbierze to żniwo, o którym Jezus Chrystus mówi, że jest wielkie. Ponieważ, moi drodzy, każdego dnia umiera statystycznie 1000 Polaków. W dobie pandemii umiera więcej Polaków niż 1000 każdego dnia. A wydaje mi się, że my jako Kościół prawdopodobnie mamy 1000 albo i więcej różnego rodzaju wymówek. Dlaczego by tej Ewangelii nie głosić? To znaczy, ja nie mam tego daru, ja nie potrafię, ja nie mam lekkości w mówieniu, ja się jąkam, ja jestem słaby, ja nie mam czasu, nie znasz mojego kalendarza. Nie, to on jest wezwany, ale nie ja. O, pastor Arek jest wezwany do głoszenia Ewangelii. Pastor i pastorowa. O, oni, o, jeszcze wybierzemy tutaj parę osób, które mają ten dar ewangelistów, przegłosujemy, no i my jesteśmy usprawiedliwieni, mamy wymówkę. My, moi drodzy, szukamy bardzo różnych wymówek, dlaczego nie głosić Ewangelii. I, moi drodzy, czasami tą niechęć naszą do decyzji, aby podjąć tą decyzję, aby wyjść do ludzi z misją głoszenia Ewangelii, czasami, uwaga, ukrywamy za modlitwą. Czasami modlimy się do Boga i modlitwa jest zasłoną dymną przed naszym nieposłuszeństwem. Kochani, nie wiem, czy wiecie, że istnieją wysłuchane modlitwy Kościoła, którymi Kościół ciągle się modli, pomimo tego, że Bóg już te modlitwy wysłuchał i na te modlitwy odpowiedział. Czy wiecie o tym? Dam wam parę przykładów, ponieważ zdarza się tak, że przez lata odwiedzam nieraz te same kościoły i przez lata słyszę w tych kościołach przez te same osoby te same modlitwy, na które Bóg już dawno odpowiedział, a nieraz chrześcijanie tymi modlitwami dalej się modlą. Co to za modlitwy, które Bóg już wysłuchał i na nie odpowiedział? Pozwólcie, że dam parę przykładów. Modlitwa Kościoła bardzo często: Panie, poślij mnie. Chcę ci powiedzieć, że Bóg już ciebie posłał. Czasami można się tak modlić rok, 2 lata, 5 lat, 10 lat. Będziesz się modlił: Panie, poślij mnie. I czy przez 5 lat, kiedy modlisz się tą modlitwą i siedzisz na krześle w kościele, czy to oznacza, że przez 5 lat twojej modlitwy Bóg ciebie nie posłał? Nie, Bóg ciebie posłał. Ty modlisz się, ale ta modlitwa jest zasłoną dymną.
przed Twoim nieposłuszeństwem. Moi drodzy, musimy nazywać rzeczy po imieniu. Kochani, Panie, pobłogosław mi. Kiedy Słowo Boże, list do Efezjan, 1:3, możesz sprawdzić, czytamy, że Bóg pobłogosławił nam całą pełnią nieba w Jezusie Chrystusie. To znaczy, jest Ci dane wszystko, to, co jest Ci potrzebne do tego, aby realizować to Słowo, o którym dzisiaj mówimy. To znaczy, kiedy mówisz, że Tobie czegoś brak, to znowu tutaj ukrywasz pewien rodzaj swojego nieposłuszeństwa i niechęci, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie. Panie, pokaż mi ludzi. Kolejna modlitwa, top. Jeżeli modlisz się przez lata, no to chcę powiedzieć, że Bóg ci pokazał tych ludzi. Co to za ludzie? To ludzie, których znasz, którzy są wokół ciebie. Oto ci ludzie, o których modlisz się, Panie, pokaż mi ludzi. Jeżeli nigdy tego nie usłyszałeś, to oto jestem w tym miejscu, aby ci to powiedzieć. Modlitwa, która brzmi ładnie, brzmi pobożnie, ale za tę modlitwą jest ukryte nieposłuszeństwo. Jest ona zasłoną dymną. Moi drodzy, apostoł Paweł, który rozpoznał, że jest posłany do zaniesienia Ewangelii narodom i tę Ewangelię on zaniósł, napisał takie zdanie. List do Rzymian 1:16. Nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Pytanie jest takie, jak doświadczyć tego, że Ewangelia jest Bożą mocą. Podzielę się z wami, jak ja doświadczam tego, że Ewangelia jest Bożą mocą. W bardzo prosty sposób. Doświadczam to tego, kiedy Ewangelię głoszę. Kiedy Ewangelią się dzielę, wtedy doświadczam, że ona jest mocą Bożą ku zbawieniu, tak jak zostało zapisane. Ponieważ, moi drodzy, z Ewangelią jest tak, pozwólcie na taki przykład, jak z komórką. Jeżeli masz komórkę, której zadanie, celem jest, abyś używając komórki kontaktował się z innymi ludźmi. Wybijam numer i dzwonię nagle do kogoś, kto jest 1000 kilometrów ode mnie. To jest błogosławieństwo komórki i cel komórki. Ale jeżeli tą komórkę położę sobie na stole, na krześle, na półce, albo tę komórkę będę używał tylko do tego, aby grać sobie na grach zaaplikowanych w tej komórce, to nie będę używał tej komórki zgodnie z jej przeznaczeniem. I chcę powiedzieć, że podobnie z Ewangelią. Że ja, kiedy Ewangelię przyjmę, tak jak przyjmuję i mam tą komórkę, i kiedy odłożę ją na stół mojego życia, i kiedy ta Ewangelia, tak jak komórka, jest przeznaczona, aby użyć ją do kontaktu z drugim człowiekiem, kiedy ja Ewangelii nie posłużę się nią jako narzędziem, aby przekazać ją innym ludziom, to zachowam się jak z tą komórką, nie będę posługiwał się z Ewangelią zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponieważ Ewangelia jest przeznaczona do tego, aby ona była przekazana innym ludziom. Ona była przekazana Tobie i kiedy została przekazana Tobie, jesteś wezwany do tego, abyś przez Ciebie ona była przekazana innym ludziom. I na co dzień korzystasz z mocy komórki. Nawet się nie zastanawiasz. Dzwonisz, 1000 kilometrów, człowiek oddalony i parę sekund i kontakt jest. Słyszysz kogoś głos i tak dalej, i tak dalej. Jesteś wezwany do tego, aby w taki sam sposób korzystać z mocy Ewangelii. I wtedy będziesz doświadczał, że Ewangelia jest mocą ku zbawieniu, że ludzie będą przez tą Ewangelię rozpoznawali, że Jezus Chrystus jest Panem. I ja, moi drodzy, chcę to podkreślić, że tutaj mówimy o tej mocy, która nie pochodzi z nas, ale mówimy o mocy, która pochodzi z Boga, ponieważ my bardzo często szukamy mocy w samych sobie. Nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego, nazwałbym nawet to z ducha bałwochwalczego w Kościele, że my bardzo często jesteśmy w pewnym takim kulcie własnej siły, własnej mocy. O czym mówię? To znaczy bardzo często mówimy, ja nie czuję się silny, mocny, gotowy do tego, aby głosić Ewangelię. I chcę powiedzieć, nie musisz się tak czuć. Bo jeżeli nie czujesz się silny do głoszenia Ewangelii, to tej siły w sobie nie znajdziesz. Bo to nie chodzi o Twoją siłę. Chodzi o Bożą siłę i chodzi o Bożą moc. Ty możesz być słaby. Słowo Boże powie, jesteś słaby, to w tej słabości Bóg będzie doskonalił.
nie twoją, swoją, Jego moc. Dlatego jeżeli jesteś słaby, czujesz się słaby, niesilny, to jest doskonałe miejsce do tego, aby na to słowo odpowiedzieć. O, Bóg takich ludzi szuka, słabych. Jak jest człowiek silny i mu się wydaje, że jest silny, to bardziej może być przeszkodą do tego, aby objawić Ewangelię, która jest mocą pochodzącą od Boga. I moi drodzy, ja to doświadczałem będąc w Iraku, bo nie wszyscy wiecie o tym, ale ja w 2016 roku zacząłem się dopiero uczyć języka angielskiego. I 2 lata później pojechałem do Iraku z moim łamanym językiem angielskim i zacząłem głosić Ewangelię muzułmanom, Kurdom czy Arabom. I to, co widziałem, tutaj dodam, i to moje głoszenie Ewangelii w języku angielskim łamanym było tłumaczone przez muzułmańskich tłumaczy, kiedy ja nigdy nie wiedziałem, czy w ogóle to, co głoszę, po pierwsze ja głoszę tak, jakbym chciał w języku angielskim, a potem już nie wiedziałem, co było tłumaczone w języku arabskim czy kurdyjskim przez muzułmańskich tłumaczy, ale to wystarczyło do tego, aby ludzie się nawracali. To wystarczyło do tego, że widziałem, jak Arabowie, jak Kurdowie wyznawali ze łzami w oczach, że Isa, czyli Jezus Chrystus po arabsku jest Panem, jest Zbawicielem, jest ich Bogiem. I to wystarczyło. Mój słaby angielski wystarczył, bo nie chodzi o naszą siłę, nie chodzi o naszą moc. Chodzi o nasze tak, przez które Bóg objawia swoją moc. Amen, Kościele? Moi drodzy, rzecz trzecia, co? Co przekazać? Wydaje się, że kiedy mówimy o tym, co przekazać, odpowiedź jest oczywista. Przekazać należy Ewangelię. Ale ja dzisiaj chcę dopowiedzieć, przekazać. Jesteśmy wezwani do przekazania Ewangelii, ale w pełni. Ewangelię pełną. I wydaje się, że to jest takie oczywiste, ale moje obserwacje mówią, że dla Kościoła XXI wieku to czasami stanowi problem, aby przekazać całą Ewangelię, ponieważ bardzo często głoszenie Ewangelii sprowadzane jest do takich słów, które brzmią: kochajmy ludzi wokół nas. Czy mówienia przesłania typu Bóg Ciebie kocha i przyjdź do Boga, ponieważ On pragnie spełnić pragnienia Twojego serca. On pragnie spełnić Twoje marzenia. Bóg marzy tak, jak Ty marzysz i chce wypełnić Twoje marzenia. Różnego rodzaju i kompilacje takiego rodzaju zdań są wypowiadane nieraz przez chrześcijan i to jest nazywane Ewangelią. Czasami, moi drodzy, jest również z tego powodu popularne takie hasło, które brzmi: głoś Ewangelię, a jeżeli musisz, używaj słów. I moi drodzy, to, co chcę podkreślić, że tego typu hasła, głoś Ewangelię, jeżeli musisz, to używaj słów. Choć, i to chcę zaznaczyć, choć podkreślają coś bardzo ważnego, ponieważ podkreślają miłość, naszą postawę, nasze serce, które musi towarzyszyć głoszeniu Ewangelii. I to jest ważne podkreślenie, to jednocześnie te zdania wprowadzają w duży błąd. Ponieważ, moi drodzy, one sugerują, że my możemy opowiedzieć komuś Ewangelię przez swoje świadectwo życia, przez swoją postawę, przez swoją miłość bez słów. Kiedy, moi drodzy, Ewangelii nie można opowiedzieć bez słów. Ewangelii nie można opowiedzieć komuś swoimi uczynkami. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, gdyby zbawienie, o którym mówimy, które jest najbardziej palącą potrzebą każdego człowieka, gdyby zbawienie polegało na uczynkach, gdyby zbawienie było z naszych uczynków, to wtedy faktycznie to by zadziałało. Ktoś by obserwował nasze uczynki, a my poprzez nasze uczynki, kiedy byśmy żyli takimi uczynkami, które by nam dawały zbawienie, to ktoś poprzez obserwację tych samych uczynków robiłby te uczynki, to faktycznie byłby zbawiony. To wtedy byłoby to okej. Natomiast problem tutaj tego jest taki, że my nie głosimy zbawienia z uczynków, ale głosimy zbawienie z uczynku, ale nie naszego, ale z uczynku Jezusa Chrystusa, który zawisł na krzyżu dla naszego zbawienia. I dlatego nie można Ewangelii, to znaczy nie można opowiedzieć o Jezusie Chrystusie nie używając słów, a to pokazując, bo to imię i Jego dzieło, o Nim trzeba opowiedzieć, je trzeba zaproklamować. Stąd Ewangelię głosi się przez słowo, któremu towarzyszy. To wszystko, o czym też te zdania, o którym powiedziałem, ja je nie krytykuję, ale mówię, że one niosą pewnego rodzaju niebezpieczeństwo,
minięcia się z sednem Ewangelii, która jest głoszona przez Słowo. Ponieważ kiedy jest w nas uczynek, jest w nas miłość, sympatia, wrażliwość, to wszystko jest dobrze, ale w tym musi być wydobyte Słowo Ewangelii. Dlatego, moi drodzy, Paweł Apostoł mówi, że wiara, przez którą przyjmujemy zbawienie, nie rodzi się z obserwacji czyichś uczynków, z obserwacji postaw, serca, ale Paweł mówi wyraźnie, że wiara rodzi się ze słuchania, a to, co się słyszy, to jest słowo Jezusa Chrystusa. Rzymian 10:17. I moi drodzy, chcę to jeszcze rozwinąć. Kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, który przemawia do swoich uczniów, żeby pozostali w Jerozolimie i oczekiwali na obietnicę Ojca, kiedy Duch Święty wstąpi na nich i kiedy Jezus Chrystus mówi, że kiedy to się stanie, to staniecie się moimi świadkami, tak, po całej kuli ziemskiej, tak, w Jerozolimie, w całym Izraelu, w Samarii, na krańcach świata, to Jezus Chrystus wezwał swoich uczniów nie tyle, albo nie tylko do kochania ludzi, ale wezwał swoich uczniów w Duchu Świętym do głoszenia słowem Jego Ewangelii. I teraz, moi drodzy, 10 z 11 apostołów, którzy byli posłuszni temu wezwaniu, oni zginęli śmiercią męczeńską, nie z tego powodu, że poszli na cały świat i byli mili dla ludzi i ich kochali, ale zginęli śmiercią męczeńską z tego powodu, bo głosili Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa w pełni, która również konfrontowała ludzi z ich grzechem. A 11 z tych apostołów, Jan apostoł, wylądował na wyspie Patmos, na zesłaniu z tego samego powodu, z powodu głoszonej Ewangelii zbawienia w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj, moi drodzy, jest dokładnie tak samo. Mogę powiedzieć o takich krajach, w których byłem. Turcja, Irak, Iran, Oman, Nepal, Pakistan. Są to kraje, gdzie chrześcijanie są prześladowani czasami w dramatyczny, w najbardziej brutalny sposób. I chrześcijanie w tych krajach są prześladowani nie z tego powodu, że kochają ludzi, pomagają i są mili. Ale są prześladowani z tego powodu, że głoszą Ewangelię i wyznają Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Jedyną drogą do życia wiecznego. To jest powód prześladowań. Dlatego, moi drodzy, Ewangelii nie przekazuje się tym, że jesteśmy mili i kochamy ludzi, chociaż jest to ważne, ale Ewangelię przekazuje się głoszonym Słowem Bożym, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania. A to, co się słyszy, to jest Słowo Boże. Dlatego, moi drodzy, kiedy dzielimy się Ewangelią, to w którymś momencie naszej rozmowy, naszego budowania relacji z ludźmi, kiedy nawiązujemy z nimi kontakt i w którymś momencie, oczywiście ja mówię tutaj o pewnej też wrażliwości, szukania tego momentu, ale w którymś momencie musimy ludzi skonfrontować z grzechem. To znaczy Ewangelia, która jest głoszona w pełni, najpierw ona powala człowieka do ziemi, pokazując jego beznadziejny stan bez Jezusa Chrystusa, by bardzo szybko, natychmiast podnieść tego człowieka i pokazać mu ratunek, który jest w Jezusie Chrystusie. To jest Ewangelia w pełni. Dlatego Jezus Chrystus mówi, tak, Bóg umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan 3,16, najbardziej znane słowa Ewangelii. Ale Jan 3,36, tam był 3,16, Jan 3,36, Jezus kończy tę swoją wypowiedź takim zdaniem. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad Nim wisi. Dlatego, moi drodzy, w Ewangelii dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest mowa o ratunku, jest mowa o zbawieniu, jest mowa o Bożej miłości, jest mowa o Bożej łasce, o Bożym pragnieniu niesienia zbawienia ludziom, ale jest również wiadomość o naszym grzechu, z powodu którego mówimy o Bożym sądzie i mówimy o Bożym gniewie. To jest Ewangelia w pełni. Dlatego, moi drodzy, w jakimś momencie potrzebujemy przekazać naszemu rozmówcy, że problem grzechu jest o wiele większy, niż można sobie wyobrazić, przypuszczać, a jednocześnie wielkość Bożej miłości jest większa, niż jesteśmy w stanie pojąć. Ponieważ bez tej świadomości, bez świadomości tego, jak ogromny jest nas grzech, to ta uiszczona zapłata, pomimo tego, że była to
śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu będzie wydawała się dla ludzi błahostką. I ludźmi nie wstrząśnie, ani ludźmi nie przemieni. Dlatego ludzie, każdy z nas potrzebuje usłyszeć Ewangelii w pełni, która mówi o mocy grzechu i o wiele większej mocy Bożej miłości, która z tej mocy grzechu wyzwala. I moi drodzy, być może to jest ten powód, dlaczego Kościół XXI wieku ma problem z tą Ewangelią. Ponieważ ja chcę powiedzieć, że ten rodzaj Ewangelii, o której teraz mówię, to znaczy Ewangelia w pełni, ona wywołuje napięcie. To napięcie w krajach Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu, ono objawia się prześladowaniami. Czasami najbardziej okrutnymi prześladowaniami. I kiedy bywam w takich krajach właśnie jak Pakistan czy Nepal, to kiedy patrzę na chrześcijaństwo, to w bardzo wyraźny sposób maluje się przede mną odpowiedź, jaka jest cena chrześcijaństwa. Ponieważ Słowo Boże mówi o cenie. O cennie bycia uczniem. To znaczy mówimy o zbawieniu, które jest darmo, z łaski przez wiarę, ale bycie uczniem Jezusa Chrystusa jest związane z ceną. Nie wiem, czy ktoś tobie to o tym mówił. Jeżeli nie, to chciałbym to oznajmić dzisiaj. I w Pakistanie tą ceną chrześcijaństwa, ceną bycia uczniem, ta cena jest związana z prześladowaniami. Kiedy przyjeżdżam do Polski, zadaję sobie pytanie takie, jaka jest cena chrześcijaństwa w Polsce? Jaka jest cena chrześcijaństwa na Zachodzie? Ja chcę powiedzieć, że ta cena również jest, ale ona jest związana z tym, czy my jesteśmy posłuszni temu słowu, o którym dzisiaj mówimy. Ponieważ kiedy staniesz i będziesz szukał możliwości, pretekstów, aby głosić Ewangelię, z jednej strony będziesz doświadczał radości nieba, kiedy ludzie na wskutek głoszonej Ewangelii przez ciebie będą się nawracać i kiedy będziesz tu przyprowadzał ludzi. Bo to się będzie działo, doświadczysz tego, że żniwo naprawdę jest wielkie. Naprawdę tego doświadczysz i to będzie twoim udziałem. I będziesz tutaj przychodził do tego miejsca jak łania skacząca na łące, ponieważ będziesz doświadczał żywego Boga i będziesz widział, że On ciebie używa. I chrześcijaństwo już nie będzie chodzeniem do kościoła, ale będzie pasją życia, uwielbienia i posłuszeństwa Panu Bogu. Ale kiedy będziesz głosił Ewangelię, również doświadczysz odrzucenia, wyśmiania, kpiny. Tyle doświadczamy w Polsce. Nie doświadczamy tego, co doświadcza Pakistan, ale chcę powiedzieć, że doświadczysz również tego, że chrześcijaństwo jest związane z ceną. I moi drodzy, punkt czwarty. Jak? Jak być częścią tego, o czym mówimy? Jak głosić dobrą nowinę? I od razu chcę tutaj powiedzieć, że nie ma jednej formy, zasady głoszenia Ewangelii. To znaczy, są takie książki nieraz, one są fajnymi książkami, na pewno można się nimi inspirować. 5 sposobów, jak głosić Ewangelię na przykład. Fajnie się rozwijać, to jest coś dobrego, ale chcę powiedzieć, że w tym temacie, o którym mówimy, no nie ma 5 sposobów. To znaczy, możemy uczyć się, uwrażliwiać, rozwijać jak najbardziej, ale to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy tutaj usłyszeć to, co Jezus Chrystus mówi do nas, co mówi do nas Ten, który wzywa nas do głoszenia Ewangelii. Może powiem tak. I posłuchajcie. Marek 3,14, kiedy Jezus Chrystus wezwał swoich uczniów, apostołów, do głoszenia Ewangelii, On wezwał ich najpierw, nim posłał ich do ludzi, On wezwał ich do czegoś jeszcze. Posłuchajcie. Czytamy tak. Marek 3,14. Jezus ustanowił 12, aby byli z Nim, by móc ich posłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Czyli to, co czytamy w tym tekście, w tym słowie ewangelisty Marka, który to zapisał, że nim Jezus posłał uczniów do głoszenia Ewangelii i do reprezentowania, manifestowania mocy Bożego Królestwa poprzez wypędzania z ludzi demonów, kiedy ludzie byli opętani, to wcześniej wezwał ich do tego, aby byli z kim? Aby byli z Nim. I to jest, moi drodzy, słowo klucz.
Kiedy mówimy tutaj dzisiaj o wielkim posłaniu misyjnym, to tym pierwszym zadaniem dla nas, przywilejem, radością i zaproszeniem jest to, abyśmy byli z Jezusem. Ponieważ kiedy jesteśmy z Jezusem, to nasycamy się Jezusem, nasycamy się Jego Słowem, nasycamy się Jego Ewangelią. My zawsze jesteśmy gotowi do głoszenia Ewangelii. Czasami ktoś mówi, że ja nie mam, dzisiaj nie jestem gotowy. Kiedy jesteś z Jezusem, zawsze jesteś gotowy. Bo to nie chodzi o gotowość, czy jesteś, czy nie jesteś. Kiedy jest w tobie Jezus, ty zawsze możesz przedstawić Jego Słowo i jest w tobie ten rodzaj Jego pasji. I kiedy jesteś z Nim, to jednocześnie jesteś z tym, który zna serca ludzi, za których umarł na krzyżu. To przesuwamy się z 5 punktów, jak głosić Ewangelię, do bycia z Jezusem, który zna serce człowieka i to jest doświadczenie wielu z nas. Głosisz Ewangelię i potem sobie myślisz, skąd te słowa tutaj, takie obrazy do mnie przyszły, ponieważ Jezus Chrystus mówi, że kiedy będziecie mówić, to mój Duch Święty będzie mówił przez was. On jest tym, który zna serca ludzi i On da nam taki rodzaj słowa, który będzie słowem objawionym dla danego człowieka. I słowem różnym, w którym człowiek będzie mógł doświadczyć tego, że Jezus Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, ale zna serca ludzi, przychodzi do ludzi z takim słowem, aby to słowo dotarło do wnętrza człowieka. Kiedy jesteś z Jezusem, to usłyszysz słowa, tak jak usłyszał umiłowany uczeń Jan, słowa Jezusa, Jan 4,35. Zapisał te słowa Jan, natomiast są to słowa Jezusa. Czy wy nie mówicie, wracamy do żniwa, czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Kiedy jesteśmy blisko z Jezusem, to my słyszymy to słowo Jezusa, który mówi, podnieś swoją głowę, wyprostuj swoją postawę i popatrz wokół siebie i zobacz ludzi inaczej niż dotychczas na nich patrzysz. Ponieważ możesz patrzeć na ludzi jako na ludzi spotykanych przypadkiem. Możesz patrzeć na ludzi zadaniowo. Idziesz do sklepu, robisz zakupy. Idziesz do pracy, pracujesz. Jak trzeba pracować z daną osobą, pracujesz z daną osobą. Ale kiedy podnosisz oczy, to zaczynasz widzieć tego człowieka oczami Boga, że ten człowiek nie ma tej pionowej relacji z Bogiem. Nie ma w nim zbawienia, nie ma w nim życia, ponieważ nie ma w nim Jezusa. I kiedy podnosisz oczy, to jesteś tym, który widzi, że to jest to żniwo. To jest ten człowiek, do którego Bóg ciebie zaprasza. On ci go pokazuje. Odpowiedział na modlitwę. Panie, poślij mnie. Panie, pokaż mi ludzi. Oto pokazał ci człowieka, do którego jesteś wezwany, aby opowiedzieć mu Ewangelię. I moi drodzy, kiedy jesteśmy przy Jezusie Chrystusie, wreszcie rozumiemy to, że mamy wpływ na to środowisko, z którego się wywodzimy. Ponieważ każdy z nas ma relacje. Każdy z nas gdzieś pracuje, gdzieś mieszka, każdy z nas ma sąsiadów, każdy zna jakichś ludzi. Nie ma tutaj w tym miejscu, w tym kościele kogokolwiek, kto nie zna nikogo tutaj w Kutnie. Wszyscy znamy kogoś i wśród tych całej gamy ludzi, których znamy, jest cała masa ludzi, która nie zna Jezusa Chrystusa. I to są ci ludzie, do których jesteśmy wezwani najpierw. Ponieważ, moi drodzy, inaczej jest głosić Ewangelię komuś z przypadku, inaczej jest, nie wiem, wyjść z mikrofonem na ulicę i wzywać ludzi do nawrócenia, ponieważ prawdopodobnie to nie zadziała w kontekście Zachodu, gdzie ludzie żyją w pędzie. I jesteś dla nich obcy. I jakiś inwazyjny również. Dlaczego oni by mieli kogoś obcego słuchać? Ale kiedy ty kogoś znasz i rozumiesz tę prawdę, ten cud wcielenia, o którym dzisiaj też śpiewaliśmy, że kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to my mówimy, że Pan i Bóg stał się człowiekiem, czyli mówimy o cudzie wcielenia, czyli mówimy o Jezusie Chrystusie, który nie stanął z perspektywy nieba i nie popatrzył na nasze życie grzeszne i powiedział, hej ludzie, upamiętajcie się z waszych grzechów i nawróćcie się do mnie, ale to, co zrobił Jezus Chrystus,
to On z nieba stąpił na ziemię. Nie tylko stąpił na ziemię, ale stał się człowiekiem. Czyli wcielił się w Twoje i moje życie. Zbliżył się najbliżej. Stał się bliski nam, abyśmy my mogli stać się bliscy Jemu. On to zrobił i to jest klucz, to jest tajemnica głoszenia Ewangelii. Stań się bliski ludziom. Wciel się w czyjeś życie. Zainteresuj się, co ktoś przeżywa. Zacznij słuchać ludzi. Czasami dobra nowina to jest najpierw komuś samotnemu danie swojej obecności. Dobrą nowiną czasami najpierw komuś, kto nie ma dachu nad głową, jest dać mu dach nad głową. Kogoś, kto jest głodny, go nakarmić. I wtedy opowiedzieć tej osobie o tym, kto jest źródłem tego wszystkiego. Mogę dwie osoby poprosić? Tutaj, żeby zasiadły? Proszę Ciebie i może Arku, proszę Ciebie. Siądźcie proszę. O. Mamy tutaj przykład stołu, bo macie ten stół. Podczas uwielbienia ja zobaczyłem ten obraz. Dlatego postawiłem tutaj te dwa krzesła. Chciałbym, aby ten obraz został zapamiętany, ponieważ mówimy o wcieleniu i mówimy o największym kluczu do zaniesienia ludziom Ewangelii, a ja chcę, aby to słowo było bardzo praktyczne. Bo bardzo często, moi drodzy, kiedy mówimy o głoszonej Ewangelii, kojarzymy ją z eventami. Bardzo często nam się kojarzy głoszenie Ewangelii, wyjście na ulicę, zrobienie konferencji, wynajęcie stadionu i zawsze nam się kojarzy z jakimś zadaniem, które wykonujemy i potem wykonane i jest codzienność, jest zwyczajność. Jak dzisiaj mówię o innym rodzaju głoszonej Ewangelii, mówię o Ewangelii głoszonej w naszej codzienności i w naszej zwyczajności, w normalnych, zwykłych kontaktach. I mówię, moi drodzy, co my możemy dzisiaj po tym nauczaniu zrobić w kontekście tego słowa? Jak możemy na nie odpowiedzieć? Dam wam przykład. Każdy z nas, kiedy wyjdzie z tego miejsca, wróci do swojego domu, wszyscy odpalamy piecyki, kuchnie elektryczne i gotujemy rosół i tak dalej, przygotowujemy obiad. Wszyscy jemy obiad. I zazwyczaj jemy te obiady sami, nasza rodzina, jeżeli jesteście zżytym kościołem, zapraszacie siebie na ten obiad i spędzacie ze sobą czas. Wspaniała, świetna rzecz. Zachęcam do tego, aby troszkę się rozszerzyć. Jezus Chrystus, o nim mówiono, że był przyjacielem celników i grzeszników. To oznaczało, że on był blisko ludzi grzesznych. On szukał relacji z ludźmi, a ludzie szukali jego. Co możesz zrobić, kiedy odpalasz obiad w niedzielę czy w jakikolwiek inny dzień? Możesz zaprosić na ten obiad kogoś, z kim ty pracujesz. Kogoś, kogo ty już znasz i masz jakiś kontakt, bliższy lub dalszy, aby przy stole się do siebie zbliżyć. Zauważcie, kiedy mamy przypadkowe spotkanie, to jest przypadkowe powiedzenie komuś coś. I ktoś może przypadkowo coś usłyszy, zainteresuje się lub się nie zainteresuje. Ale kiedy mamy spotkanie tutaj przy stole, to mamy dwie osoby, które patrzą sobie w oczy. Mamy dwie osoby, które ze sobą konwersują, nawiązują relacje, jedzą wspólny posiłek. Wiecie, wspólnota stołu. Bycie tę osobą, która jest przy jednym stole z drugą osobą, no to ma znaczenie. I kiedy pytasz, co u ciebie, co przeżywasz, jak się masz, i nawiązuje się ten rodzaj więzi, nawiązuje się ten rodzaj relacji. I w tej więzi, w tej relacji przy stole, być może nie w pierwszym spotkaniu, być może nie w drugim, być może w trzecim i czwartym, jest ta przestrzeń, aby opowiedzieć, kim jestem, co robię, może gdzie spędzam niedzielę, co przeżywam, co czytam. I jest ten moment, że przy relacji przy stole mogę opowiedzieć o kim, mogę opowiedzieć o tym, kim jest Jezus Chrystus. I to ma całkowicie inne znaczenie. Bo wiecie, kiedy ktoś staje ci się bliski i ty jesteś bliski dla tej osoby, to ta osoba w kontekście relacji, w kontekście przyjaźni zacznie ciebie słuchać. To jest całkowicie inny rodzaj głoszonej Ewangelii. I mógłbym wam, moi drodzy, dać tutaj masę przykładów, kiedy poprzez relacje z moimi znajomymi, którzy zaczynali od ateistów, poprzez relacje, czy to przy stole, czy to poprzez różnego rodzaju sport, góry, rower, zbliżaliśmy się do siebie i krok po kroku, naturalny sposób, mogłem opowiedzieć dużo więcej. Dużo bardziej konkretniej. Ateiści
stawali się i stają się wyznawcami Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i przyjmują zbawienie, tą największą palącą potrzebę każdego z nas. Dlatego, moi drodzy, zapamiętajmy ten obraz, stół, wspólnota stołu. Oczywiście mamy tutaj dwa miejsca, mogą być tutaj czwarte miejsce, piąte, szóste, siódme. I to jest ta przestrzeń, do której zaprasza nas Jezus Chrystus. Dziękuję. Moi drodzy, dlatego chcę tym obrazem zakończyć. Że są dwie możliwości do głoszenia Ewangelii. Jedna możliwość to jest poprzez przypadkowy rodzaj spotkań, co też jest wspaniałą możliwością, aby wykorzystywać każdy moment i każdą chwilę. Jest ten drugi rodzaj głoszonej Ewangelii, kiedy głosimy Ewangelię budując z ludźmi relacje, budując z ludźmi więzi, bliskość. I wtedy jest to całkowity inny rodzaj Ewangelii. I moi drodzy, to jest Boża wola. I kiedy ty się nawróciłeś, jest was tutaj trochę, zbawionych, nawróconych, nowonarodzonych, to chcę powiedzieć, że kiedy żeście się nawracali, to Boża wola się wypełniła. Chcę powiedzieć, że wy dzisiaj, będąc tutaj w tym miejscu, jesteście Bożą wolą. Jego wolą jest to, że jesteś w Nim i przy Nim, że jesteś w Chrystusie. I kiedy to się stało, Jego Kościół został pomnożony i Bóg został uwielbiony. I teraz chciałbym, abyś to zrozumiał. Jesteś Bożą wolą. I będąc Bożą wolą, jesteś wezwany do tego, abyś wypełniał Bożą wolę. Z tej pozycji. Nie pozycji gimnastyki, muszę, znowu mi ktoś każe, ale z pozycji przyjęcia, Panie, jestem Twój. Jestem Twoim dzieckiem. Jestem Twoim synem. Jestem Twoją wolą. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci za Twój krzyż, za Twą krew, za Twoje królestwo, za moje przeznaczenie, za to, że wiem, dokąd zmierzam. Dziękuję Ci, że jestem Twoją wolą. Dlatego dzisiaj z radością chcę wypełnić Twoją wolę. Iść i zanieść innym ludziom Twoją Ewangelię, Ewangelię życia. Amen, Kościele? Amen. Kochany Panie Jezu, chcę Ci dziękować za to, że zrobiłeś coś, o czym mówimy, ale czego tak trudno jest w ogóle spróbować to ogarnąć swoim umysłem, że Ty jako Pan i Bóg wszechobecny ogołociłeś siebie z chwały i przyszedłeś na ziemię jako człowiek, aby, Panie, wcielić się w ludzkie życie, zbliżyć się najbliżej jak można z naszym życiem i pozwoliłeś, że nasze życie, nasz grzech powiódł Ciebie na krzyż. I w krzyżu, Panie, dzisiaj jest dla nas możliwość zbliżenia się do Ciebie i stania się Tobie bliskim. Panie, jest to cud i chcemy Ci za ten cud, za Twoją miłość, która jest miłością praktyczną, która przeszła przez ogień krzyża, dzisiaj dziękować. Chcemy Ci dziękować, że jesteśmy tutaj z łaski, totalnie z łaski. I chcemy Ci dziękować za to, że jesteśmy tutaj Twoją wolą, stoimy tutaj jako Twoja wola, Boża wola. I dziękuję Ci, że to tylko z tego powodu, że zdecydowałeś się przyjść z nieba na ziemię. Modlę się dzisiaj, Boże, o to, abyśmy przyjęli również wolę Bożą. Abyśmy, Panie, byli tymi, którzy z radością gotowi są na to, aby wcielić się w życie innych ludzi, którzy Ciebie nie znają. Abyśmy korzystając z Twojej miłości, czerpiąc z Twojej miłości, zachwycając się Twoją miłością, abyśmy, Boże, jednocześnie na nią się otwierali, abyśmy sami stali się mniejsi po to, abyś Ty w nas potężniał, stał się większy, aby Twoje słowo, Twoje zamysły, Twoje myśli w nas panowały i abyśmy, Panie, odnajdowali ten rodzaj życia, że odnajdujemy satysfakcję, usatysfakcjonowanie w Tobie i wykonywaniu Twojego słowa.
Modlę się, Boże, o to, aby Twoje Słowo wykonało w nas dzisiaj pracę. Aby każdy z nas na to Słowo odpowiedział. I aby każdy z nas był gotowy budować relacje stołu, wspólnotę stołu, bliskość z ludźmi, którzy Ciebie nie znają. I abyśmy, Panie, poprzez te relacje opowiadali Ewangelię Twoją, która jest Ewangelią zbawienia, uratowania od mocy grzechu. I abyśmy robili to z pasją i w pełni. I dziękuję Ci, Ojcze, za ten Kościół tutaj. Dziękuję Ci, że Twoją wolą jest pomnożenie tego Kościoła. I że Ty chcesz się uwielbić, kiedy ten Kościół zostanie rozmnożony, pomnożony i tu znajdą się ludzie Tobie podobni. I modlę się, Boże, o to, aby ten Kościół żył w prawdzie. Modlę się o prawdę dla tego Kościoła. O wolność od modlitw, które będą zasłonami dymnymi. Ale modlę się o ten rodzaj prawdy, która wyrazi, że to, co wyrazimy Tobie słowami, w modlitwie, w uwielbieniu, za tym pójdziemy. Że za tym pójdzie Kościół. Że to będzie prawdą tego Kościoła. Prawdą w codzienności. Że Ty będziesz Bogiem uwielbianym przez ten Kościół w codzienności. W imieniu Jezusa Chrystusa o to się modlę. Amen.